Witam, witam z tej strony Alaver i dzisiaj będziemy wykonywać quest na poziom około 133 o nazwie nikt tu nie wchodzi, nie wyjdziemy niezmieniony. Quest jest na około 133 poziom, idziemy z Nital do podgrodzia wieśniaków i tam jest od razu przejście do mapki. Quest jest bardzo fajny, przyjemny, nieskomplikowany. Postaram się omijać zbędne informacje, póki co jeszcze nie jesteśmy. Ale pierwsze co, to po wejściu wszystko po kolei, pięknie, w krótkiej formie, co po kolei należy robić. Idziemy tutaj sobie Nizina Wieśniaków. Dobra, jest. Idziemy. I tutaj mamy gęste krzewy. Na kordach 6-4. Próbujemy aż do skutku. Nasz trochę odsuwa. Przechodzimy. No, to 3 razy sztuka. Nic ciekawego. Dobra, jesteśmy za którymś razem. Idziemy do domku Torina. Cały czas ścieżką. I jest dom Torina. Wchodzimy do środka. Na lewo jest Torin. Idziemy prosto do Torina przez przejście magiczne. Pod mapką drugie przejście magiczne, rozmawiamy z Torinem i zaczynamy quest i mamy dosłownie znaleźć, dopasować klucze. Idziemy na strych do szkatułki, szkatułka jest na kordach 15-15. Tutaj dopasowujemy aż do skutku i otrzymujemy czekoladę. Później lecimy na domek tutaj. Poszukuję drugi, otrzymujemy drugą. Później idziemy do konia na biegunach. Tak, koń o kordach 8-12. Chyba nie tą opcję wybrałem, chyba trzeba środkową. Jeszcze raz po chwili zobaczę. Zobaczymy, chyba środkowa. Przeszukaj pokój. Aha, czyli regał. Możliwe, że i nawet pierwsza. Dobra, idziemy do regału. Czyli oczywiście siły nie używamy, tylko pierwsza opcja. Dobra, jesteśmy. Rozmawiamy ponownie z regałem. Wybieramy pierwszą opcję i aż chyba do skutku, a księga, nie, jedną pierwszą opcję i później próbuję dopasować kluczyk. Później wracamy do konia na biegunach. Tak, kolejno mamy. I po koniu na biegunach otwieramy księgę. Z powrotem do księgi. I otrzymujemy księgę, w której dosłownie nic nie ma. Wracamy do Lenki, która jest na piętro niżej. Po prawej stronie domu Torina. Idziemy do Lany, rozmawiamy. Czy na pewno dobrze przejrzałeś księgę? Jest zrobione. I czekamy tutaj 10 minut, aż nam dialog z Laną ponownie się umożliwi. Dobra, jesteśmy po przerwie.
po 10 ups, po 10 tak, około po 10 minutach i odbieramy od niej tako, że mamy zebrać teraz zioła. I idziemy do Turkina z powrotem. Turkin. Tak, Turkin. Każe nam odebrać czarną lilię. Czarna lilia jest w dolinie Is, w jaskini medytacji Tududu. Idziemy zatem do Itan, do doliny Is, do jaskini Tududu. Nazwa bardzo fajna. Na pewno kogoś na pewno rozbawi. Przy okazji pozdrawiam wszystkich oglądających, jak jest chwila wolnego, Mściwego, Henomiego, Disa, kogo tam jeszcze? Gawena, też spoko ziomek. Nie pozdrawiam tych, którzy obsrywają tyłki, nie wiadomo czemu, nawet nie znam połowy. No i tyle. Jesteśmy tutaj koło domku Castora. Jest domek Castora. Idziemy na lewo do jaskini Tudududu, medytacji. I po prawej stronie są lilie. Tu mamy dwa questy na 20 poziom. Są lilia, jest czarna wodna lilia. O, tutaj lilia jest na kordach 30-52. I próbujemy aż do skutku. Mamy odebrać czarną lilię, więc... Jest, dobra, jest czarna lilia i wracamy z nią z powrotem do Lany, czyli Nital, lecimy do Nital najpierw, do Nital, do Podgrodzia, bo nie mamy questu, pauzę zrobimy małe, bo tu muszę ogarnąć. Dobra, mała była przerwa. Idziemy z powrotem z Nital do Podgrodzia i później do Niziny Wieśniaków i zanosimy tą czarną lilię do Lany z powrotem. Przy okazji, jeśli ten filmik będzie miał 500, załóżmy 500 łapek w górę, to zrobię następny filmik z questem wybranym, ciekawym i bardzo pomocnym. A jeśli cudem jakimś zobaczyć 5000, to pewnie wpadnę na Margo Campa. Nie wiem, zobaczymy. Ale możemy zrobić takiego deala, że po prostu jeśli coś takiego będzie, no to oczywiście, że wpadnę. Teraz zanosimy do Lalany tą czarną lilię i tutaj lecimy z powrotem do Turkina. Po rękawice. Rękawice są w... A nie, nie. Teraz idziemy do Wyspy Wraków. Wyspa Wraków. I na Wyspie Wraków trzeba wybić potwory na 130 poziom i później odebrać tam skrzynkę. A to w swoim czasie. Zrobimy małe... A może nie, pauzy nie będę robił. Idziemy z portu Tuzmer, bo pewnie też będziecie musieli iść z buta, więc ta sama droga. No chyba, że ktoś ma jakiś inny kamyk od razu. Tu jest nowy NPC przy okazji. Idziemy do kapitana. Wyspa Wraków, ryzyk, fizyk. I chyba miasto. Nie, nie, dobra. Są piraci, bijemy piratów i tutaj zrobię małe cięcie. Już jesteśmy po wybiciu szkieletów, idziemy od marynarza od teleportu na lewo. Tu mamy drogocenny skarb na Wyspie Wraków. Idziemy do góry po skrytkę, gdy wybijemy już wszystkie potworki wymagane od Turkina.
To skrzynka jest w lewym górnym rogu, tutaj przez schodki, jedne, drugie, jest i zasypana skrytka na kordach 15-16. Próbujemy aż do skutku, otrzymujemy rękawice, ubieramy rękawice i idziemy do góralskiej pieczary poziom drugi. Czyli idziemy do pieczary, zrobimy pauzę, żeby każdy trasę zna, Oditan. Wracamy, jesteśmy obok bacy. Chyba takie dwa baca. Nie, to Herus baca jest. Dobra, od E2 teściowej. I idziemy na góralską pieczarę poziom 2, by mając założone rękawice, odebrać nagrodę. Pokażę tylko, w jakim miejscu to jest. O, spora to droga. Przy okazji, im więcej lajków, tym większa szansa, że nagram jeszcze jakiś quest ciekawy, który mi się spodobał. A tak jak mówiłem, jeśli sięgnie 5000, to myślę, że odwiedzę Margo Camp razem z Disem, którego bardzo pozdrawiam, niedawno mi dał zasta. No, niektórzy się ucieszyli. Tu mamy czółko trącacz objawisty. I widzimy godzina 18:18 u mnie i mogliśmy zebrać ten przedmiot najlepiej po godzinie 12, ale udało się przed zmrokiem. Wracamy do Lany szybko. Tylko ciekawe, czy mamy teleport. Nie mamy, no to robimy małe cięcie, bo z buta. Już jesteśmy na nizinie wiśniaków. Idziemy do Lany przez gąszcze. Z tej strony chciałbym powiedzieć, że wszelkie jakieś dziwne komentarze z typu zazdrości, z braku szacunku będą z góry usuwane. Tutaj akurat chcę na przykład pochwalić. No, nie oszukujmy się, ze Skittlesem bardzo go nie lubię, ale da się też okazać swoją niechęć do gracza w pozytywnym komentarzu, a nie w jakimś tam wyzywającym, czy po prostu robiąc jakieś sobie kogoś jaja. Czekamy tutaj po Lanie 15 minut. Płacimy 1M, odbieramy znowu, czekamy 5 minut i jest koniec questa. Trzeba tutaj wybrać, że zebrałem również drugą roślinkę, drugi dialog i czekamy, aż nam umożliwi zakończenie questa. Pomijam kilka spraw omówię, pomijam na razie kwestie umek. No, są plusy i minusy, większość wytestuję teraz na serwerach ogólnych, zwrócą się uwagi, poprawki. Na przykład mi się osobiście nie podoba, że osłona tarczą blokuje cebek i bonusy legendarne. No bo to albo niektóre umki omijają, na przykład ochronę fizyczną z umek, ale to już inna kwestia. To już kogoś indywidualne zdanie. Tak samo o wzmocnieniu E2. No jedni uważają, jest grupa uważająca, że powinna być E2 wzmocniona, żeby jej nie bić solo. A jest również grupa starych weteranów, którzy do tej pory grali i jakoś dawali sobie radę z plus 10, plus 13 z biciem. W tej chwili może od razu pozdrowię wszystkich z poprzedniego filmiku. Dziękuję za takie wielkie zainteresowanie wszystkim. No tak jak mówiłem, na Margo Campie może się wybiorę ze względu na poznanie ciekawych ludzi. Choćbym osobiście chciał poznać Gawena, z czego tutaj piątka
Lubię jego filmiki oglądać, nie oszukujmy się, są ciekawe. Czasami jest crazy, jak zacznie tańczyć w swoim pokoju, no cóż, nie będę tego komentował, ale... O, tu mam jakiegoś gościa. Napiszę do niego coś. Dobra, pozdrawiamy z YouTube'a i myślę, że to będzie tyle. Czekamy sobie na odebranie. Robimy pauzę. A w międzyczasie może tutaj zobaczycie taki bonus. Fajną muzyczkę. Ups! Nie ma to jak muzyczka. Kto to nagrał w ogóle? Zapomniałem. Czekamy sobie na odebranie questa, w międzyczasie poekspimy. Nie ma co. Unbana. Ulubiona muzyczka Margonem. I dobra, może zaraz wrócimy. Robimy pauzę. To tylko taki bonus pomiędzy czekaniem. Może małe bicie tu E2, może spanie lega, ryzyk, fizyk. Boże, się rozkręciła. Nie spadła lega na live, szkoda. Na tym, na live. Dobra, wracamy. Jeszcze nie ma 15 minut. Widać, potrafi zabić lana. No, mnie to akurat nie trafiło. Czekamy, jeszcze z 5 minut poczekamy. Po 15 minutach rozmawiamy z Leną. Przygotowałaś dla mnie, nie mogę się już doczekać. Jestem, zapłać 1M. I czekamy teraz kolejne 5 minut. Sorry, jeśli muzyka jest przycinana, ale żeby był filmik krótki. Już jesteśmy po 5 minutach. Odbieramy nagrodę, daj mi ten eliksir. I giniemy. Czekamy. I tutaj chwilowo pozdrowienia, zanim się ocknę. Pozdrawiam Mityki, Kierasa, Bożenie, Heterosa, Klanowiczy, Miyoshi, moich fanów, Technopumę i tych osób, bez których nam Margonem byłoby nudne. Oczywiście pozdrawiam również Rumuna i innych oglądających ten odcinek. Pozdrawiam również Dido i wszystkich odwiedzających profil. Pozdrawiam, cześć.